Siemanko, pokażę wam sposób, jak zgliczować się samemu, bez tam tytanicznej roboty u kogoś, bez żadnych rzutek na sesji dla zaproszonych, bez niczego, po prostu potrzebujemy tak, udać się w to miejsce, które tu pokazuję, mobilne centrum operacyjne z przechowalnią pojazdów, tam jakiś pojazd, obojętnie, tego pojazdu nie będziemy tracili, no i inny tryb celowania, jak ktoś, do kogo będziemy dołączali. Ja już nie mówię, że swobodny, konieczny, czy koniecznie asystowany, bo na różnym trybie grają ludzie, do których dołączamy. Inny niż ktoś, do kogoś będziemy dołączali. No i tak jak tu pokazałem, najlepiej kasyno, garaż w kasynie i tam puste miejsce na pojazd. To najmniej jedno puste miejsce na jakiś samochód, bo tam będziemy wjeżdżali autem z ulic, dlatego musi być tam jedno puste miejsce. Teraz tak, mobilne ustawiamy tak, żeby to zardzewiałe auto zepsute, które tutaj ja teraz przepycham, żeby nam się respiło pod naszą przyczepą od mobilnego, pod kołami. Tu chyba opcji pokazywał to nowe kopiowanie, także już powinniście wiedzieć, jak mobilkę ustawić, bo ten tu zardzewiały Fiat będzie się respi pod mobilką. Teraz wzywamy albo w sobie z mobilnego pojazd osobisty, albo wchodzimy do niej, wyciągamy to auto i będziemy do niej wjeżdżać. Tu chodzi o to, że jak wjedziemy do mobilnego, nie możemy móc wcisnąć guzika pauzy. Ja to nazywam pauzę, options, tam se nazywajcie te trzy kreski na Xboxie. Pauza i koniec. Trzymajmy się, że ja mówię na to pauza. I tu możemy albo normalnie stanąć sobie pod mobilką, kliknąć w prawo, ona i tak zacznie nam tańczyć na tym zardzewiałym samochodzie. I klikam w prawo, widać, że się podniosła, skoczyła, stoi na nim. I tu w środku nie mogę już wcisnąć tej pauzy. Jeżeli ja klikam mogę, nie wyszło, wyjeżdżam, podjeżdżam jeszcze raz, klikam w prawo. I tu warto, za drugim razem pokażę, lekko uderzyć tą mobilkę. Ona się podniesie na tym zardzewiałym samochodzie i wtedy dajemy strzałkę w prawo i też wjedziemy. Akurat tu mi się udało za drugim, a wcześniej próbowałem i mi na przykład za trzecim wyszło, nie? Jak w nią uderzałem. No ale podskoczyła, strzałeczka w prawo. Jestem w środku, pauzy nie mogę wcisnąć, czyli się udało. Tu czasami to auto, którym wjeżdżamy, potrafi nam zniknąć, ale tym się nie przejmujcie, tego auta nie tracicie. Teraz najlepiej zarejestrować się w SecuroSer, czmychnąć sobie szybko tam do kasyna, wziąć auto z ulicy i będziemy wjeżdżać do tego naszego garażu w kasynie. Tak jak mówiłem, jedno wolne miejsce co najmniej musi tam być. I na czarnym ekranie będziemy dołączać do kogoś z innym trybem celowania. I pierwszy komunikat potwierdzamy, drugi anulujemy i bang, gotowe. I to jest metoda, no właśnie, żeby mówię, ktoś robi rozdawanie, potrzebuje kogoś, kurde, na tytaniczną, no dołącza ich dwóch, trzech, kurde, się gliczują, zajmują miejsce dla tych, którzy by chcieli skopiować szybko samochód i opuścić. Także tu pokazuję metodę, gdzie możecie się sami solo zgliczować bez pomocy żadnego znajomego. Bardziej, że PS4 ma społeczność, może do randomowych graczy se dołącza, tak jak teraz. Bierzemy auto z ulicy, wjeżdżamy na parking, nie parking, sorry, na ten nasz garaż, gdzie mamy jedno wolne miejsce, mamy nieskończony czarny ekran i tutaj właśnie na tym czarnym ekranie dołączamy do kogoś z innym trybem celowania, pierwszy komunikat potwierdzamy, drugi anulujemy i bang, albo spadniemy spod mapy, zależy kto jak tam szybko to robi. Ale tu dołączam do na przykład ja Jacoba, widzę, że Deathmatch gra jeden, tam to na pewno gra na asystowanym. Mogę śmiało potwierdzić pierwszy, anulować drugi, respi mnie w miejscu, gdzie całe te obecne kopiowanie od znajomych się odbywa i jestem tak samo zgliczowany jak w tym klubie nocnym czy arenie przez tytaniczną czy rzutki, także można to zrobić samemu bez zawracania komuś głowy, a zgliczowani jesteśmy tak samo. Można zmieniać sesję, iść na kreator, na fabułę, kurde, grać misję. Cały czas jesteśmy zgliczowani. Dopóki nie wejdziemy do areny, klubu, hangaru, to nas, bazy, to nas nie odgliczuje. Elo.